innowacjami, które mogą być globalnie zaimplementowane i tak naprawdę prowadziłem tutaj polski oddział innowacji. Wcześniej trochę było IT, ale no cały czas dziś ten duch niespokojny powodował, że chciałem robić coś swojego, mieć tą przedsiębiorcę. Mam w sobie tego ducha przedsiębiorcy. Próbowałem kilka różnych startupów, lepiej lub gorzej, o tym pewnie można mówić za kulisami, to nie jest teraz temat, ale z pasji 10 lat temu założyłem Biznes Misję i to tak, dzisiaj to jest najstarszy kanał biznesowy na YouTubie i cieszę się, bo to jest coś, co kocham, to kocham robić i dzisiaj jest moim pomysłem na życie, więc to jest też fajne, że mogę robić to, co kocham i jeszcze mi za to płacą, więc w skrócie myślę, że mogę się trochę podzielić doświadczeniem, bo to była taka nauka bez jakiegoś tutaj przewodnika, bez jakiegoś mentora, tylko no, ostra taka orka na gruncie, sprawdzanie, co działa, co nie działa i do dzisiaj tak jest, że się testuje. Trochę lepiej, jak się już ma ten kanał rozwinięty, bo ma się trochę doradcę YouTube'a, ma się osoby, które już chętniej pomagają, no ale to wiadomo, też inne media jak YouTube widzą w tym też klienta, bo reklamy wyświetlają się, jak jest dużo zasięgów, jak reklamy się wyświetlają, to YouTube i Google zarabia, więc to tak w skrócie. No właśnie, no rzeczywiście dużo tych aktywności. Słuchajcie, tylko dostaliśmy jakiś tutaj niepokojący komunikat, że... No właśnie, że nic nie słychać, tak? Kasza, nie słychać, tak. Ale ty mnie słyszysz, tak? To chyba już nie... Ja ciebie słyszę okay. Bardzo dobrze. Jeśli ty mnie słyszysz, to na szczęście nie u mnie problem. Tylko widzę, że tutaj nasi... Słuchajcie, to może być tak, że... YouTube jest konkurencją Instagrama, może nam wycina głos, żebyśmy nie mówili o YouTubie, jak mówimy na Instagramie. Słuchajcie, sekundę, dajcie znać, czy mnie słychać, czy tylko Łukasza nie słychać. Możecie napisać w komentarzach? Nie słychać, tylko mnie widzę. Słuchajcie, na Facebooku mamy informacje i na YouTubie, że jest OK. Natomiast... Słuchajcie, ja mogę jeszcze spróbować odpiąć mikrofon i będzie głośnikiem słychać. Jeszcze raz spróbujemy szybki test. Halo, halo, czy teraz mnie lepiej słychać? Czy wszyscy mnie słyszą, jakby ktoś powiedział? Halo, czy teraz mnie słychać? Halo, halo. No dobra, Teraz słychać, myślę, że będziemy mieć teraz pogłos. No właśnie, tak macie pogłos pewnie. Okej. Teraz. Czy mnie teraz słychać? Bo ja wyciszyłem mikrofon, ale nie wiem, czy teraz mnie będzie słychać. Teraz jest dalej pogłos, ja nie mam pogłosu, ale słychać mnie czy nie? Ciebie słychać bardzo dobrze. Dobra, o, cześć Gosia, piszesz, że jest pogłos, tak, Monika też. A ktoś pisze, nie ma pogłosu, to są szanse na pół. Na Facebooku jest OK. Dobra, to dawajcie super znać, czy jest w porządku już, czy jeszcze coś słychać Państwa oboje dobrze. Dobra, super. A czy, kochani, a ci, którzy jesteście na Instagramie, czy możecie wydać znać, jak jest na Insta? No takie początki testów, ale jest, już chyba mamy dźwięk ogarnięty, wydaje mi się. Dobra, jest okej, ktoś napisał. Jest okej, no dobra, no to ciśniemy, no słuchajcie, to jest proste. Tak, niezłe wyzwanie mamy YouTube'a. Tylko mamy 4 dni spóźniania, 4 minuty, tak. Jest okej. Dobra, czyli słuchajcie, dobra, to ciśniemy w takim razie z pytaniami. Ja od razu też powiem, że Łukasz, poza tym, że dzisiaj jest tutaj na live z nami, no to również będzie jednym z prelegentów konferencji Akademii Prawa Nieruchomości, gdzie będzie mówił właśnie podczas wykładu o tym, jak YouTube może pomóc generalnie social media w rozwijaniu nieruchomościowych biznesów. Także też, jeżeli jeszcze nie macie biletów na to wydarzenie, no to koniecznie musicie tam być, koniecznie dołączajcie, dlatego że tam będzie moment, kiedy będziecie mogli po prostu z nami osobiście porozmawiać. No ale dobra, tutaj już widzę, zostaliśmy zmobilizowani. Małgosia pisze, wszystko jest okej, dawajcie, kochani, mięso. No to dajemy mięso w tym razie. Dobra, słuchajcie, to tak.
Ja dzisiaj trochę chyba sobie pozwolę tutaj Łukasza przemaglować, bo generalnie to on zawsze zaprasza gości do Biznes Misji i zadaje pytania, a tym razem on będzie w trochę innej roli. Powiedz w ogóle, skąd pomysł na kanał na YouTubie? Jak w ogóle ty na to wpadłeś? Wiesz co, no to 10 lat temu było, więc już to powoli zapominam, jak to było, ale to już jest tak dawno, ale w skrócie... Ja jako już dziecko bardzo fascynowały mnie sylwetki ludzi sukcesu, którzy zmieniają świat, zmieniają rzeczywistość, no i chciałem ich poznawać. I to jest tak, że jedno, chciałem ich poznawać, więc jak to zrobić? No to niełatwo było się spotkać z takimi osobistościami, jak dzisiaj są na kanale, od najbogatszych Polaków po wiele, wiele znanych osób. To był jeden pomysł. Drugie, że tak chciałem też coś dać społeczeństwu. Ja jakby będąc właśnie ponad 10 lat temu, tak przed wyborem, po studiach co robić, czy jechać za granicę i pracować gdziekolwiek, czy zostać w Polsce. I wszyscy moi znajomi, akurat ja pochodzę z Nowego Sącza, wyjechali za granicę i później patrzę, mają super samochody, inne rzeczy, a ja tak siedzę w Polsce i tak średnio, ale mówię, nie no, ja pokażę, że w Polsce się da dobrze żyć i fajnie by było żyć w Polsce fajnie i później fajnie, żeby wszyscy mogli robić to, co kochają, po to, żeby też wracali do Polski, po to, żeby też pokazywać sylwetki ludzi sukcesu, jak wspaniałe rzeczy robimy, czy to w Polsce, czy na świecie, ale robią to Polacy, jak jesteśmy innowacyjnymi ludźmi. I to było takie moje naturalne potrzeba, żeby coś zrobić. Ja też to może historycznie, że jak miałem 5 lat, to moja mama zmarła, więc ja się wychowywałem trochę bez takiej rodziny pełnej i przechodziłem po wielu osobach, często po jakichś ciotkach i tak dalej, to po znajomych i to taki trochę dług, że ja lubię ludzi, kocham się spotykać i to chyba było, że do dzisiaj nie mogę żyć, jak chwilę kogoś nie ma obok i te wszystkie rzeczy się skłoniły do tego, żeby zrobić coś, co da wartość innym, da mi też motywację, ale przede wszystkim będą ludzie mogli dzięki temu kanałowi trochę lepiej żyć, robić to, co kochają, sprawdzać, czy biznesy są dla nich, zobaczyć różne sylwetki, czy jak chcą być aktorem, to Bogusław Linda u nas na kanale powie, czy warto być aktorem. Jeśli chcą robić biznes przemysłowy, to jest ktoś z przemysłu. Jeśli chce być ktoś, nie wiem, prawnikiem, to prawnik powie, czy fajnie o tym być. I trochę plus rzeczy oczywiście bieżące, które pokazują tematy, gdzie no warto po prostu jako Polacy, warto, żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy się wspierali, żebyśmy mogli razem zmieniać świat, niezależnie od tego, co się dzieje w polityce, która jest zepsuta, niezależnie od tego, co się dzieje wokół. My po prostu, jak się będziemy razem jednoczyć, robić wspólne rzeczy, wspierać się nawzajem, jeden drugiemu pomagać, to zmienimy świat. I to mi przyświeca od 10 lat, dalej mi się chce, dalej to kocham, dalej lubię to robić i nie mogę się doczekać każdego kolejnego odcinka. Zresztą przed wami 5 minut wcześniej skończyłem montować wywiad i to bardzo jest intensywny, bo będzie i jutro, i pojutrze, więc tak nie było ostro, ale no, spiętrzyły się te wywiady. Kurczę, no brzmi to wszystko naprawdę fenomenalnie, super, super, że no jesteś taki konsekwentny, bo no sam mi zawsze mówiłeś, że YouTube i ogólnie social media przede wszystkim wymagają właśnie żelaznej konsekwencji i tylko wtedy to działa. Natomiast ja bym chciała się zapytać ciebie, jak to zrobiłeś, bo myślę, że początki nie były takie, że było to wszystko takie proste. Jak doszedłeś do tego, że na twoje zaproszenia gdzieś tam no pozytywnie reagują takie osobistości, bo oczywiście na tą chwilę jesteś bardzo rozpoznawalny, natomiast no jak każdy z nas jak zaczyna, no to trzeba trochę te szlaki przetrzeć. Powiedz, jak to zrobiłeś, bo dotarłeś no do niesamowitych osób. No to też właśnie ciężka praca, konsekwencje, chyba się nie poddawanie. To jest tak, jak nawet Michał Sołowow, jakbyś będąc na konferencji, chyba to był jakiś forum ekonomiczne wiele lat temu, gdzieś się tam widzieliśmy, i też jakby na początku było, że nie ma mowy na wywiad, ale no uparłem się, że chciałbym zrobić wywiad i męczyłem, dzwoniłem, fajnie, że on jakby nie powiedział nie i spadaj na drzewo, tylko proszę zadzwonić za jakiś czas i tak chyba 5 albo 6 lat, już nie pamiętam teraz, tak dzwoniłem po prostu co chwilę, nawet raz pamiętam o 24, mówiłem, gdzie wracał z pracy, mówię dobra, dzwonię, no i cudem już chyba wymęczyłem, mówię, że będę przejeżdżał przez Kielce i mówię, no to dobrze, to proszę na chwilę wpaść. Nie? Jak przyjechałem, oczywiście się okazało, że pan Sołowow myślał, że to jest wywiad taki pisany, mówi, że ma 15 minut, a ja mówię, że kamerę odkładam 15 minut, no ale jakoś tak się udało przedłużyć ten czas, rozłożyć kamerę. Często właśnie ta jakość wtedy
Teraz też jeszcze nie jest jakaś super, ale myślę, że w internecie to jest właśnie taka pierwsza z cennych uwag, nie trzeba być perfekcjonistą, wręcz lepiej być sobą, nie udawać, nie uczyć się, bo ludzie nie lubią tego w internecie oglądać, nie lubią aktorów, którzy są na wielkim ekranie, lubią bardziej zwykłych takich ludzi, którzy się utożsamiają. Ja po prostu staram się być sobą, tak jestem na co dzień i tak rozmawiam i to pokazuję. Myślę, że to się przyjmuje. Jeśli chodzi w ogóle o takich ludzi, o początkach, jak pytasz, to też duży wpływ miała na to moja szkoła. Ja kończyłem Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu, skąd pochodzę, i tam też było trochę osób znajomych. My mamy taką wspólną społeczność, gdzie się wspieramy, pomagamy sobie, i gdzieś tam powoli próbowałem jako sądeczanin zacząć od sądeckich przedsiębiorców, czyli ogromnych milionerów z pierwszych stron gazet, bo to jest i firma Wiśniowski, firma Fakro, kiedyś świętej pamięci Kazimierz Pazgon, firma Konspol, Roman Kluska, Lody Koral. No i tam jeszcze jest x firm, więc pewnie teraz nawet nie wypomnę wszystkich, nie jestem w stanie wszystkich tutaj zapamiętać, ale jest ich bardzo dużo i łatwiej mi było, bo przez to, że jak się mieszkam w Sączu, no to ktoś tam, jakaś ciotka pracuje, jakiś kuzyn, jakiś kolega, gdzieś tam. No i robiąc te rzeczy wytrwale dążyłem. Teraz jest trochę łatwiej, bo jest bardzo dużo właśnie miejsc, tak, gdzie można spotkać takie osoby, choćby ja, jak pewnie wiesz, też robię takie imprezy 2 razy w roku, gdzie właśnie staram się takie osoby, żeby ludzie mogli poznać, pogadać, to przy nie chodzi o wywiad, ale o samą rozmowę biznesową, jak rozwinąć swój biznes, jakie rady można uzyskać, no ale że bardzo jest trudno spotkać te osoby, no to też takim celem na kanale też właśnie, żeby pokazywać wiele konkretnych osób, nie takich, którzy tam często obiecują, że będziesz milionerem, a nie jesteś milionerem, bo kup, nie wiem, kołdrę na spotkaniu w weekendzie w hotelu i zrobimy z ciebie milionera, to nie o to chodzi, ja cały czas się staram. Bardzo trudno to jest, bo nigdy nie jesteśmy w stanie do końca ludzi sprawdzić i zawsze na każdego może być hejt. Po prostu się tym nie przyjmuję. Zawsze się spotykam z ludźmi i zastanawiam się, co dobrego od nich mogę wyciągnąć, co dobrego mogę przekazać, bo myślę, że od każdej osoby można przekazać wiele, wiele dobrego, wiele doświadczenia, wiele rzeczy, które mogą zmienić nawet nasze życie, bo te imprezy, które u mnie były, gdzie się spotkaliśmy, to ludzie się naprawdę i relacyjnie, biznesowo gdzieś tam połączyli, robią biznesy i spotykają. Pewnie wiesz, tak samo jest u ciebie. I ludzie naprawdę robią te rzeczy i one idą do przodu. Przede wszystkim dla mnie taka korzyść są wspaniałe, nie do opisania relacje znajomości, które ja wiem, że dzisiaj mogę zadzwonić do kogoś, mogę zadzwonić do ciebie, zresztą z tobą mamy, łączy nas sprawa właśnie moja tutaj gdzieś, bo to jest super, że można tych ludzi zaufać i z nimi robić różne rzeczy gdzieś tam na wielu stopach, więc jakby to jest taka największa wartość takich imprez, jak między innymi u ciebie teraz, że jest ten networking, który nigdy nie wiesz, jak go wykorzystasz. To nawet jutro może nie być własny biznes i zrobienie milionów z drugą osobą, ale pojutrze już to może być, ale też to może być wsparcie na każdym etapie życia, może być zwykłe spotkanie weekendowe, może być właśnie jakaś drobna wiedza, której nie mamy dzisiaj, a którą potrzebujemy, żeby działać, żeby ktoś już te drzwi wyważył, ktoś o tym opowie, ktoś się spotka, a my musimy się tego uczyć. Jakby skrócenie tego dystansu powoduje, że po prostu no lepiej, łatwiej się nam funkcjonuje, więc to jest taka długa może odpowiedź, ale no tak to jest. Tak, ale ja się w 100% z tym zgadzam. No zresztą z Łukaszem poznaliśmy się właśnie na jednej z branżowych imprez i aktualnie ja gdzieś tam udzielam wsparcia prawnego. Łukasz udziela mi wsparcia w zakresie rozwijania social mediów, YouTube'a. Też ja będę oczywiście Łukasza w marcu na wydarzeniu. Także warto tam być i te nasze wydarzenia, poza tym, że dajemy merytorykę, bo mamy jakby tą cechę wspólną z Łukaszem, że my nie znosimy ściemy. My po prostu jesteśmy tacy, jakich nas widzicie, tak? Jednym to się podoba, inni wolą właśnie te piękne opakowania i jakby cukrowanie, że możesz być, nie wiem, możesz robić wszystko. No nie, aż tak dobrze nie jest, tak? Natomiast fajnie być ambitnym, fajne są umowy motywacyjne, no ale też wszystko to trzeba no, gdzieś tam robić z głową i po prostu bzdurnie opowiadać. Dlatego no, nasze wydarzenia są z jednej strony mocno kaloryczne w merytorykę, ale też dbamy właśnie o ten networking. To jest w mojej ocenie bardzo ważne, bo też myślę, że większość z Was podzieli to zdanie, że dużo łatwiej robi się biznes, kiedy mamy z kimś już relacje. Także serdecznie Was zapraszamy. Natomiast wróćmy może jeszcze chwilę do tych naszych social mediów. Powiedz, dlaczego od razu wystartowałeś z YouTube?
YouTube'em, a nie na przykład, bo jesteś oczywiście na innych kanałach, ale jednak no, ten YouTube to jest taka perełka twoja. No wiesz co, ja zawsze byłem, od początku się koncentrowałem na YouTube przez to, że tam po prostu nie ginie. Miałem takie wyczucie, były te platformy, jakoś nie wiem, no ja pracowałem w IT wiele lat i jakby sam sobie wcześniej odpowiedziałem, co później się potwierdziło, ja nawet nie wiedząc o tym, ale tak jest trochę, że no po prostu na damy posta na Facebooka, damy nawet taką relację czy filmik na Instagrama, on po prostu ginie, codziennie jest milion filmików w każdej minucie i teraz jak ja bym miał powiedzieć do ciebie czy do kogoś z widzów, znać naszą relację za tydzień czy za dwa na Facebooku czy na Instagramie, jak ty masz 100 następnych, nikt tego nie zrobi, nie ma takiej opcji, po prostu to nie działa i to jest jakby jedna rzecz, która spowodowała, że YouTube jest po prostu lepszym narzędziem, bo jak masz filmik, to ten filmik może być 365 dni wyszukiwany, wpiszę Ela Liberda, to mi wyskoczysz Ela Liberda, ten film mógł być sprzed 5 lat, 10 i ty mi wyskoczysz, ja ciebie widzę i go oglądnę i jeśli ty robisz wydarzenie, ludzie gdzieś mogą cię szukać, to będzie podpowiadany ten filmik, oni na niego trafią, będą oglądali, jeśli chodzi o Facebooka i Instagrama, niestety nie. I to jest jedna rzecz, ale najważniejsza rzecz trochę i dlatego nawet nasze zasięgi naprawdę, tak jak mówiłem, mogą być ucinane i tak jest. Jeśli na YouTubie wspomnisz i oznaczasz sobie profil Facebooka, teraz od niedawna tak jest, czy Instagrama, to YouTube to banuje, bo to jest konkurencja. Zresztą już od dawna jest tak, że jak na Facebooku dasz posta z YouTube'em, z linkiem do YouTube'a, filmik wkleić, to w ogóle jest ucięte mega zasięgi. I to trochę tak jest, konkurencja też tam nie śpi, walczą z sobą, więc taki hint, żeby nie dawać, jeśli robimy na YouTubie, to nie dawajmy Facebooka, Instagrama, jeśli robimy na Instagramie, nie dawajmy YouTube'a, ale to jest jeszcze kolejna i nawet niestety jak się mówi o tych słowach, jak w YouTubie mówisz na wywiadzie, ja na przykład mówię, jak ktoś mówi, że fajny jest TikTok albo tam dla dzieci on jest zły, no to ja już mówię, musimy to wyciąć albo zmienić i musimy powiedzieć, nie wiem, inne media, znaleźć jakiś substytut albo shorty po prostu, bo YouTube ma już sztuczną inteligencję, która wchodzi i banuje. Niestety jest to też bardzo złe i szkodliwe. To tak jak dostałem bana na filmik za to, że jeden z moich gości powiedział, że Europa popełniła samobójstwo i w tym momencie jak to powiedział, dostałem z bana na filmik, dostałem maila, że jak chcę popełnić to właśnie, co powiedziałem, to dostałem listę psychologów, lekarzy, żebym tego nie robił i w ogóle naprawdę mam te maile i to jest i weź się tłumacz i to jest najgorsze, że później nie masz po drugiej stronie człowieka, że dzwonić, przepraszam, ale to jest pomyłka, tylko dogadać się z każdąkolwiek infolinią, pewnie kto to przeżył, to wie, na przykład na Facebooku czy na Instagramie, jak ci coś zamkną, zbanują, żeby mieć jakiś support, to trwa tygodnie i to jest bardzo ciężkie. Udało mi się to odkręcić, ja co prawda tam no, wykorzystałem właśnie swój networking, który jest, więc to trwało i tak dużo, bo z jeden dzień, ale do dzisiaj jest taki niesmak, że coraz trudniej mówić prawdę, czasami coraz trudniej mówić te rzeczy, które chcemy, bo jesteśmy wszędzie banowani i ktoś jak powiedział, że czekamy na nowe medium, które będzie bardziej pozwalało, bo dzisiaj niedawno, chyba wczoraj albo przedwczoraj przyszedł mail dla tych wszystkich ludzi, którzy tworzą na YouTubie, że już nie można mówić na tematy zdrowia, czyli ten, jeśli coś jest nie, coś jest na temat zdrowia, to algorytm może to zbanować. I ja już tak dostałem, miałem z wyjątkowym, wybitnym człowiekiem, profesorem Zembalą, pewnie wszyscy znają, to jest kardiochirurg, który przeszczepia serca, ponad 300 przeszczepów, no w ogóle jeden z tych bogów, syn profesora właśnie ze Zembali Świętej Pamięci, który na co dzień, no mistrz. I dostałem przy tym wywiadzie taką informację, że ten film tam chyba ma ucięte zasięgi czy coś, bo zawiera sceny związane z jakimiś tam nadużyciami zdrowotnymi, nie? A tam no, lekarz mówił, jak wygląda operacja po prostu i rozmawialiśmy o tych rzeczach, więc to pokazuje, jak jest trudniej, ale jeszcze, żeby wrócić do tego początku, dlaczego jeszcze YouTube, to jest najważniejsza rzecz teraz, co powiem, która jest i to jest po prostu, jak ktoś ma odpowiedzieć, gdzie robić, to tylko YouTube, pod względem, zaraz powiem jeszcze tylko YouTube, dla jakich branż i dla kogo, dlatego, że YouTube jest Google'a, a Google ma do dzisiaj przeglądarkę Chrome, dopóki wszyscy używamy Chroma, a wszyscy używamy Chroma, no, mając komputery, w większości, no nie mówię, bo zawsze jakby statystyki i badania pokazują, że większość nas używa Chroma, no to do tego momentu będzie polecany YouTube, czyli jak ty w YouTube wpiszesz sobie, w Google'a wpiszesz sobie, nawet jak używasz Safari, to i tak używasz Google'a do wyszukiwarki i tyle, to nie musisz używać Google Chroma, ale używasz Google'a i to już wystarczy, więc jak w wyszukiwarce wpiszesz Ela Liberda, możesz to zobaczyć, to ci podpowie też filmiki z YouTube'a, nie podpowie ci filmików z Instagrama, nie podpowie ci Facebooka, bo to jest konkurencja, więc dopóki będziemy używali Google'a jako przeglądarki, to YouTube jest niezagrożony i będzie tym numerem jeden i to jest według mnie najważniejsze. Oczywiście są rzeczy jak moda,
jak jakieś, nie wiem, dekoracje wnętrz, jak różne rzeczy, które lubią wizualne obrazki, pokazywanie. Więc do tego oczywiście będzie lepszy Instagram, będzie lepszy może TikTok. Pytanie teraz, do czego chcemy i co chcemy zrobić, bo jeśli chcemy wygenerować leady, to na pewno będzie łatwiej na YouTubie, bo na YouTubie jest świadomy odbiorca. Tutaj jak ja mam użytkowników, to już nie mam dzieciarni, nie mam, są statystyki, że ja niestety ubolewam, że to nie jest 50 na 50, ale w większości są to mężczyźni, w większości po 24 do 44 roku życia i tam są jeszcze z wykształceniem i tak dalej właśnie w przedsiębiorcy i to można łatwo sprawdzić, a jeśli wejdziesz na Instagrama, to czasami możesz mieć bardzo duże zasięgi, tylko to się nie przełoży na sprzedaż, bo dużo dzieci ogląda, dużo się to podpowiada ludziom po prostu, którzy nie są, dużo łatwiej polubić kanał na Instagramie, lajka, bo masz fajne zdjęcie, to sobie zaobserwujesz, niż kanał na YouTubie, żeby dać suba, więc to trochę jest o tym, że wszystkie branże mają swoje rzeczy. Ja myślę, że na przykład jakbym sprzedawał mieszkanie, bo tu mówimy trochę o nieruchomościach czy o ziemiach, to super by było nakręcić filmik i dać go mimo wszystko na YouTube'a. On może mieć 20 wyświetleń, a na Instagramie 2000, ale z 25 osób może zadzwonić i jedna kupić, nie? Więc to jest takie, że ja bym poszedł w tą stronę, ale też nie twierdzę, że nie, bo są Instagramy, gdzie też można przecież robić, jak robimy na YouTube'a, a ja tak robię, to później ktoś tam można, że łatwo pociąć i zrobić z tego kilka rolek, można zrobić posty i robić to równolegle. To jakby się nie wyklucza, że teraz będziemy mówili co lepsze. Ja z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o taką sprzedaż, o konwersję, o leady, YouTube jest lepszy pod tym względem i to jest moje doświadczenie, ale jeśli bym miał, mówię, sprzedaję kremy albo ubrania czy rzeczy, to zanim widz oglądnie ten film i się dowie, to już to nie oglądnie, to ucieknie, nie? Więc musi być merytoryka, ale jakbym pokazywał mieszkanie, wchodzę do wnętrza i zapraszam ludzi, to już tak, więc Instagram też może sprzedawać, trzeba robić to mądrze i to jest dla pewnych branż, więc tutaj ja jakbym miał znowu na koniec polecić, co robić? Robić wszystko i testować. I sama wiesz, wypalić ci bardziej Instagram i będziesz widziała, że jest na tym, zostań i konwertuj, ale trzeba testować. Ja dlatego jestem na wszystkich mediach, bo nigdy nie wiadomo, co będzie. Jutro mi zbanują kanał na YouTubie i zamkną właśnie i nagle mnie nie ma, więc to też trzeba patrzeć z tej perspektywy. No dobra, super to wszystko wygląda, ale powiedz mi, czy to jest praca w takim razie na cały etat chyba, no bo to musi zajmować niezmiernie dużo czasu. No i też jeżeli byś może powiedział jakieś takie trzy najważniejsze rzeczy, które gwarantują sukces na YouTubie, na przykład jak często powinniśmy publikować, no wiadomo, musimy być konsekwentni, ale czy są jakieś takie brzegowe warunki, które wspomagają rozwój takiego kanału. Tak, to jasne. Jeśli chodzi o dobry kanał, no to zobaczcie na Ela Liberde, dobry kanał na YouTubie, to jest dobry kanał. Więc jak robić? Właśnie, jak robić? Odpowiedziałem, trochę patrzeć na to, co robią inni, nie? Jak ktoś chce robić podobny i ktoś robi dobrze kanał inny, zobaczcie, jak on wygląda. Trudno, no to jest public, więc możemy to prześledzić, zobaczyć i zrobić coś lepiej może, poszukać, nie? Ale tak, żeby dać jakieś konkretne hinty, no to przede wszystkim, jeśli chodzi o takie publikowanie, ja myślę, że to jest raz na tydzień, to wystarczy. Czasami są kanały, które robią raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc i też mają właśnie zasięgi. Wszystko zależy, ale myślę, że raz na tydzień, jak chcemy się tak na poważnie zajmować, żeby być cały czas, nie ma na to badań, że musisz, bo tak dawniej mówili, musisz być o tej porze i o tej, nie ma czegoś takiego. Ja różnie publikuję, raz mam 4 w tygodniu, a raz mam 1,5 tygodnia przestoju. Nie ma to wpływu na zasięgi. Zasięg się robi gościem, tematem. Trochę właśnie jakbym miał powiedzieć co, no to jak prowadzimy kanał i na przykład, nie wiem, próbuję dla ciebie powiedzieć, jesteś związana z nieruchomościami, no to nie wiem, wybucha kredyt 2%, to możesz powiedzieć o kredycie 2% i być może od strony prawnej, czy to będzie miało jakiś wpływ, czy będą wywłaszczenia, czy jakikolwiek, nie wiem, coś się dzieje, czyli chodzi o to, żeby śledzić to, co się dzieje na rynku. Jak jest jakieś wydarzenie, to warto o tym powiedzieć, nie? Teraz jest na przykład wydarzenie z youtuberami, którzy coś tam mają za uszami, no to też od strony prawnej może to wziąć analiza, czy to, co im grozi, co nie grozi. Wszyscy będą to oglądać, bo są ciekawi, nie? Więc to są takie trochę taki real-time marketing, patrzenie, co się dzieje, jakie są trendy, nie? Są wiadomo wybory, jest może tego dużo, ale i tak ludzie to niestety oglądają. Więc to jest taka kolejna zasada. No i trzecia, no to właśnie trzeba zrobić taką kompletność kanału. Kanał na YouTubie ma taką checklistę przez YouTube'a i tam jak masz wszystkie rzeczy spełnione, on jest po prostu wyżej promowany. I tu jak razem pracowaliśmy, bo ja na co dzień też często się zgłaszają firmy, właśnie osoby, jest coraz mi trudniej znaleźć czas, ale pomagam,
żeby przejść taki audyt kanału, to oznacza, że tak jak u Ciebie robiliśmy, musimy zobaczyć po kolei, czy mamy słowa kluczowe dobrze dobrane, czy jest odpowiedni tytuł, czy mamy opis, czy mamy rozdziały, czy mamy karty, które może ktoś nie wiedzieć, ale są takie, które podpowiadają podczas filmu, czy mamy ekran końcowy, bo to wszystko jakby później YouTube jakby robi taki film i daje taki scoring, taki punkt. I jak czegoś nie mamy, to po prostu mamy niżej. Jak mamy niżej, no to znowu nas nie poleca dalej, bo nie mamy kompletnego, czyli nie jesteśmy profesjonalistami. Trochę traktuję, a robimy to byle jak, po prostu coś wrzucamy na pałę, nie? Jak zrobimy kompletność, ono to ktoś się stara i ma wyższą punktację, więc jakby jest kilka rzeczy, które warto robić, to się też często zmienia. Właśnie to mogę powiedzieć do widzów, że jak ktoś osiągnie 100 tysięcy subskrypcji, to dostaje się takiego asystenta z YouTube'a i wtedy można się umawiać na godziny, pytać, on trochę podpowiada, co jest modne, daje jakieś nowe wytyczne i tak dalej, więc trochę jest wtedy łatwiej prowadzić kanał, no i dostaniecie przycisk srebrny YouTube'a, także spoko. No dobra, a powiedz może, a czego nie robić, bo wiele osób z tego co wiem, no to po prostu przepaliło sporo kasy, bo na przykład nie miało dosyć dobrych treści, a władowali bardzo dużo pieniędzy na reklamy. Czy w ogóle te reklamy w Twojej ocenie mają sens? Jeśli tak, to kiedy i w ogóle czego powinniśmy unikać, tak? Bo internet jest teraz przepełniony różnymi poradami, a wiem, że większość z nich też nie są specjalnie działa. No to prawda, nie? Jest właśnie, to jest teraz problem, że jest trochę moda i każdy chce mieć kanał, nie? I to jest tak, że zależy, to jest trochę tak jak u mnie było, zależy jak chcesz robić biznes. Chcesz mieć kanał, bo wszyscy mówią, że fajnie mieć kanał, jest kasa i po prostu zrobię. Czy chcesz mieć kanał, bo chcesz coś przekazać światu, masz jakąś misję, nie wiem, chcesz czymś podzielić, chcesz coś dodatkowego robić, co sprawi ci frajdę. Jeśli ci sprawi frajdę, no to ta druga opcja jest szansa, że się powiedzie. Ta pierwsza na pewno nie, bo trzeba być trochę wytrwałym, trzeba poświęcić czas i czego nie robić. Przede wszystkim właśnie nie robić tak nachalnej sprzedaży. Ludzie tego nienawidzą, jak wejdziesz jak w telewizji, nie wiem, Kubrut i Noskorbin, bo będzie coś tam, nie wiem, idzie zima, nie? I to ludzie jakby wyczuwają ściemę, wyczuwają... To no, ludzie są kumaci i to jest fajne, że ludzie są właśnie w internecie kumaci, że te wszystkie takie niby, wiesz, przyjdź właśnie na szkolenie takie i takie i będziesz zmieniał świat. To nie, trzeba po prostu dać merytorykę, jak powiesz naprawdę co jest i powiesz szczerze jak jest, to jest 10 razy bardziej dotrze do klientów i tego nie robiłem. No i drugie, niestety technicznie, no to właśnie nie można za bardzo przesadzać, czyli nie robić... takich treści bym powiedział właśnie, które są dzisiaj zakazane, a tych zakazanych treści jest coraz więcej, tak jak mówiłem, nawet ze zdrowiem jak gdzieś tam odlecimy, to nie wiem nawet do końca jak, no wiem, że są słowa kluczowe, które właśnie tak jak było na przykład to, co wiecie, co się tam gdzieś szczepiło, to jak się coś tam powie o chorobie, to teraz już nie, ale wcześniej było wycinane, jak się powie o konflikcie zbrojnym, to było wycinane, więc trzeba to wszystko tak po prostu znowu balansować i sprawdzać I jak chcemy zaistnieć, no to na pewno nie róbmy takich totalnie, bo powiemy, że musimy zrobić kontrowersję, żeby się oglądała. Słusznie, ona może się oglądać, tylko ona się raz oglądnie, a później raz, że musielibyśmy non-stop robić kontrowersję, a braknie nam tematów, a dwa, zbanują nas po prostu i prędzej czy później się i tak wywalimy, nie? I ludzie też to zobaczą, dlaczego się robi, więc warto budować sobie takie, właśnie jak ty to robisz dobrze, profesjonalne portfolio, dodatek najpierw, jak mamy, zajmujemy się czymś innym, no to dzielenie się wiedzy technicznej, bo to na początku zasięgi zasięgami, ale jak się dzielimy, budujemy, ja to zawsze mówię o osobę zaufania publicznego, trochę bardziej się, jesteśmy widoczni, ludzie jak nas googlują, mogą nas zobaczyć, my trochę stajemy się bardziej wiarygodni i to jest taka największa wartość. I z czasem, jak będziemy robić tak, jak mówimy, regularnie, minimum raz na tydzień, no to każdy subskrybent oglądnie filmik, 10 oglądnie 3 filmy wstecz, i po trochę takim no, małą łyżką i myślę, że po roku czasu, jak ktoś robi systematycznie, to spokojnie ten kanał może już takich nabrać realnych wartości. Ale ten trzeba rok wytrzymać, a rok wytrzymać, to mówię, wytrzymują ci, co mają pasję, chcą się tym dzielić, czują w tym albo chcą tą odnogę, a jak chcą robić kasę, to powiedzą, a nie idzie, to odpuszczam. Nie? No i tak się później kończy. Nie? Trochę chyba jak w biznesie też tak jest.
Tak, a propos pasji, to tutaj właśnie już pojawiły się komentarze sugerujące, że może jakiś live o mnie, o tym jak łączę pracę zawodową z aktywnym jeździectwem, bo jak większość z Was wie, no też jestem zawodniczką, mam swoje konie. No nie jest to łatwe, ale rzeczywiście myślę, że to może być fajny temat, bo się da, tak. Wymaga to trochę wysiłku, ale jak najbardziej się da i zawsze ten czas jesteśmy w stanie wygospodarować. Oczywiście czasem się trochę krócej śpi, wymaga to poświęcenia, ale naprawdę warto, tak? Bo nie samą pracą człowiek żyje. Natomiast Łukasz, ja jeszcze na koniec chciałabym tylko, żebyś podpowiedział tutaj naszym widzom, bo tutaj też takie sugestie się pojawiały, że jak to w ogóle ogarnąć technicznie? Czy to jest naprawdę mocno skomplikowane? No bo też wiele osób nie ma jakiegoś tam dużego kapitału na start, żeby wynająć sobie na przykład ekipę, czy jakieś fajne studio filmowe, no wiadomo, tak by było najprościej. I czy jesteśmy w stanie, jeżeli gdzieś tam no, nabędziemy jakąś podstawową wiedzę, czy jesteśmy w stanie zacząć, czy może lepiej po prostu zrobić to od razu mega profesjonalnie? Jasne, no to jest właśnie o tym, jak podchodzimy do biznesu i są pewnie dwie ścieżki, nie mi oceniać, która lepsza, tak? Jeden, jak zaczyna biznes, to kupuje super samochód, wynajmuje biuro w samym centrum i zaczyna. Ja jestem trochę z tej drugiej szkoły i do dzisiaj, jak zresztą byłaś u mnie, siedzimy u mnie w domu i to jest moje studio, tak? Czyli nie mam wynajętego studia. Trochę z lenistwa, trochę z wygody, trochę z tego, że po tej operacji kręgosłupa nie mogłem nosić, więc przechodziłem sobie z łóżka, na chwilę siadałem w sypialni, żona pomagała rozstawić sprzęt, nagrałem wywiad, kładłem się dalej, bo musiałem leżeć, więc dało się, a później mówię, kurczę, jak to działa u mnie w domu, no to będę sobie przesuwał stół kuchenny i on jest raz kuchnią, a raz jest studiem, przy którym siedzimy. Ty jak siedziałaś, to siedzieliśmy w kuchni, a ja teraz siedzę w studio, więc to jest ten sam stół, ale to mówię po to, że tu żadnych nie trzeba nakładów pieniędzy. Wystarczy aparat, telefon, kamera i ja do dzisiaj sam wszystko robię, to znaczy nagrywam, montuję, umawiam, rozstawiam sprzęty, jeżdżę ze sprzętami, rozstawiam sobie kamery, daję do siebie ekranami, ja teraz widzę właśnie ekran, bo sobie da się w aparatach czy w kamerach, które ja mam, odwrócić ekran i po prostu daję radę. Jadę na trzy kamery, mam światło ze sobą i to jest jakby, i to pokazuje, że jak wywiad ma, nie wiem, 1 600 000 wyświetleń, jeden, no to się da, to nie trzeba mieć profesjonalnego studia i ekipy 20 osób. Owszem, można, tylko pytanie, czy będzie nas na to stać. Jeśli masz duże pieniądze i chcesz je przepalać na początku, super, zrób, będzie to profesjonalnie, będzie fajnie, ale jeśli nie masz tych pieniędzy na start albo nie chcesz ich przepalać, a zainwestować w coś innego, to absolutnie ich nie trzeba. Wystarczy telefon, trzeba mikrofon. I się przekonałem, jak zaczynałem wywiady 10 lat temu, poszedłem do założyciela szkoły biznesu właśnie w Nowym Sączu, to jest przedsiębiorca roku Ernest Young i mówię, że nagramy wywiad, super, przychodzę, nagrałem wywiad, później wracam do domu, mówię, nie ma dźwięku. Nie wiedziałem, że trzeba mieć mikrofon. Myślałem, że jak postawię kamerę, to ten dźwięk się nagra. Więc później powtarzałem jeszcze raz ten wywiad, więc jakby wystarczy mikrofon. Mikrofon dzisiaj tak plus minus, żeby był, ja przez jakiś czas na początku używałem, jak to w ogóle nie zarabiało, bo mi parę lat w ogóle kanał nie zarabiał. Miałem takie mikrofony na kablu, one są bardzo tanie, tam nie wiem, 50 zł czy 100. Kamera, aparat, telefon, no to pewnie nie wiem, 1000, 2, niech będzie kosztowało lampa 200 zł i to jest całe takie wyposażenie youtubera, tak, do zrobienia. Na początku są programy darmowe do montażu, nie wiem, jak się kupi aparat firmy na przykład Sony, to Sony Vegas można dostać za darmo i tak dalej, więc jakby te wszystkie już później narzędzia są cały czas dostępne, więc podsumowując, totalnie nie trzeba żadnych kosztów, więcej wydamy na kawę, latte z ciastkiem, jak codziennie sobie idziemy przez miesiąc do pracy, niż na sprzęt do profesjonalnego prowadzenia kanału, bo tak jak powiedziałem, liczy się merytoryka, jakość, to o czym rozmawiamy, tak jak powiedziałaś o tym live, że powiedzieć o pasji, ludzie bardzo lubią poznawać osoby bardziej wewnętrznie, właśnie tak się ludzie otworzą i powiedzą trochę z życia, to jest mega, bo ludzie właśnie wtedy bardzo takie rzeczy lubią i to jest też taka, może być podpowiedź, że jak najbardziej warto to robić, to też może nie wszyscy, bo ktoś powie, że właśnie nie trzeba, że po co, nie lubi się uzewnętrzniać, no to jak się nie lubi, to po prostu nie róbcie tego, to też nie ma co na siłę zmuszać, nie? Ja uważam, że dzisiaj taki kanał na YouTubie to jest tak jak kiedyś strona www, że trzeba po prostu go mieć i jak się, nie wiem, wstydzicie pokazywać, to ustawcie sobie tło i mówcie po prostu, nie wiem, pokazujcie się od tyłu, chodźcie po jakiejś biurze, firmie, nie musicie waszej twarzy pokazywać, może być głos, podstawcie pracownika, niech ktoś będzie dzielił się profesjonalną wiedzą z tym, co, z tego, co robicie, pokazujcie swoje życie, bo tak po prostu jest, to kiedyś powiedział, a
dzieci w sieci, to teraz ja nie pokażę, będę broniła ich jakiejś tam autonomii, żeby się nikt nie dowiedział, że mam dzieci i tak dalej. Te dzieci za 2-3 lata i tak będą miały wszystkie możliwe media, wszystkie możliwe jeszcze bardziej. Będą robiły to 10 razy bardziej, wszyscy będą znali, wszyscy będą wiedzieli, na pewno pokażą się też z rodzicami i tak dalej. Są takie czasy, po prostu nie ma co narzekać. Ja nie wiem, czy nimi oceniać, czy są dobre, czy są złe. Z wieloma się nie zgadzam i też ubolewam, że tak idzie w tą stronę, że wszyscy mają smartfony, ale takie są czasy po prostu, albo się dopasujemy, albo nie, pewnie sami ich nie zmienimy, możemy jakoś edukować i też się staram młodych edukować, żeby mądrze korzystać z YouTube'a, mądrze korzystać szczególnie dzieci, mam nadzieję, że mi się uda taki projekt większy zrobić, gdzie będziemy mogli trochę mieć wpływ na młodych ludzi, żebyśmy mogli ich edukować na ludzi bardziej świadomych, takich, którzy nie czekają, żeby na YouTubie zobaczyć głupoty i powielać albo nagrywać głupoty, tylko gdzie mogą rozwijać swoje pasje, talenty i mieć swoje kanały po to, żeby je rozwijać, bo trochę dzisiaj nawet taką mieliśmy refleksję, rozmawiając wcześniej z gościem, że super mamy czasy tak naprawdę, bo możemy już jako rodzice jesteśmy świadomi, dbamy o emocje, możemy powiedzieć super, możesz być zły, możesz się niepokoić i troszczymy się. I to jest z jednej strony fajne, bo pewnie jak my byliśmy, pewnie wiesz, młodzi, to gdzie nasi rodzice krzyczeli, bili, był rygor i nikt nie miała depresji, ale nie ma czegoś takiego. A dzisiaj fajnie, że te rzeczy są, tylko zapomnieliśmy o edukacji biznesowej, finansowej. Jak teraz to dziecko, które powiemy tak, synku, super, że się denerwujesz, nagle wychodzi, zostaje samo na rynku pracy, bo wychodzi z domu rodziców. Jak ono sobie poradzi w biznesie? Ono powie, no wyrzucili mnie, byłem smutny i popłaczę. To jest wszystko, nie? Chodzi o to, że fajnie, że dbamy o emocje, ale dbajmy o biznes, dbajmy o edukację, żeby ci ludzie mogli sobie poradzić. Niech oni nazwą te emocje, ale niech robią coś, niech się biorą do tej pracy, niech im się chce. I my jako rodzice, jako ludzie świadomi powinniśmy na to dzisiaj stawiać, że jak dbamy o ten aspekt taki emocjonalny człowieka, to zadbajmy o aspekt taki biznesowy podejścia rozwoju, bo wtedy dopiero się nam jakby wyprodukuje społeczeństwo, które będzie znało emocje, ale sobie nie poradzi niezaradne życiowo. I to niezaradne życiowo spowoduje na końcu depresję, jak nie będzie mamy taty obok, jak nie będzie pracy, jak nie będzie pieniędzy, które się skończą, no to sobie nie poradzą. Nie? I to jest takie dla mnie też jakaś tam misja, żeby starać się docierać. Mam nadzieję, że kiedyś taki projekt powstanie, kolejna odnoga, żebyśmy mieli zadbane te dwa obszary, bo wtedy będziemy naprawdę kozakami. No i to tak wiesz, jak się ma tę misję, po co się robi różne rzeczy i to jest tego dużo, no więc zawsze się gdzieś coś pojawi, ale chciałbym tak realnie zmienić tą społeczność młodych ludzi, bo są wspaniali i wydaje mi się, że są zagubieni w tym temacie zaradności, poradzenia sobie biznesowego, edukacyjnego, zarządzania pieniędzmi. Mówi się o tym, zmienia się właśnie rzeczy, ale nikt nic tego nie robi, tego w szkołach nie ma i to jest takie smutne. No ja bardzo mocno ci kibicuję i ci tego życzę, żeby ten projekt wypalił, bo no niestety w mojej pracy zawodowej bardzo często spotykam się z młodymi osobami, które po prostu kończą nawet na samych piątkach edukację, natomiast nie mają pojęcia, jak sobie biznesowo radzić w życiu, nie rozumieją tego, czym różni się wartość netto od brutto i zupełnie błędnie postrzegają ten modny teraz work-life balance, tak? No, umówmy się, to wszystko pięknie nie brzmi, ale pieniądze z nieba nie spadają. Dokładnie. No a niestety no, dzisiejsze wychowanie, mam wrażenie, że trochę w tym kierunku idzie i właśnie tak jak wspomniałeś, zapomina się, że w pewnym momencie no, tych rodziców też może zabraknąć i ten człowiek powinien być samodzielny albo mało tego, no, powinien tych rodziców też móc wesprzeć. Ale to myślę, że na kolejną dyskusję. No inny temat, bo, tak, dokładnie. Tak, to jest temat rzeka, natomiast... Tak, znaczy to poruszyliśmy tylko przy social mediach, bo myślę, że oni są w social mediach i musimy się starać docierać, nie? Więc to jest fajne. I jednocześnie też no, fajnie właśnie, żeby w tych social mediach, przynajmniej ja też, jeśli chodzi o edukację w ogóle, czy to w ramach Akademii Prawa i Nieruchomości, to też jakby motywuje do tego, żeby rzeczywiście ludzie nauczyli się tego, że powinni być niezależni finansowo, bo o ile dzisiaj mamy sytuację, że załóżmy, mamy fajnego partnera, czy mamy bogatych rodziców i jest okej, to w życiu tak jest, że jedyne, czego możemy być najpewniejsi, to są zmiany. Ja akurat z tym spotykam się w kancelarii bardzo często i wtedy trochę, jak to się brzydko mówi, można zostać z palcem w nocniku, kiedy nie mamy żadnego zabezpieczenia, nie mamy też umiejętności zarabiania tych pieniędzy. Także absolutnie, na pewno
pewno, jeżeli będzie ten kanał i ten projekt u Ciebie, to ja będę pierwsza szerować. A jeśli chodzi o YouTube'a i tych wszystkich nieruchomościach, to wszystko powiemy u Ciebie na spotkaniu, na żywo, żeby to zostawić dla ludzi. No właśnie, dlatego ja myślę, że tak, jest piątek wieczór, myślę, że już... Przepytałam tutaj i tak za dużo mojego gościa, bo chcemy też zostawić coś Wam na konferencję, jest tego całe mnóstwo. Ja osobiście jestem fanką, jeśli chodzi o rozwój w social mediach i tak jak Łukasz powiedział, to jest po prostu jakby absolutne must have dzisiejszych czasów. Jeżeli nie będziemy tego robić, no to ja zawsze mówię, pieniądze lubią ciszę, ale biznes nie. Jeżeli nie będą wiedzieć ludzie o waszych biznesach, no to jak do was dotrą? A już do lamusa odchodzą wizytówki, okej, można powiedzieć, poczta pantoflowa, no ale też w pewnym momencie będziecie mieć sufit. Natomiast jeżeli będziecie mieć kanał na YouTubie, gdzie ktoś będzie szukał eksperta z danej dziedziny, to podobnie jak Łukasz uważam, że to jest najlepsza droga. Ja osobiście swój kanał bardzo teraz będę mocno rozwijać. Czasu oczywiście nie jest na to za dużo, ale warto. Dlatego jeżeli jeszcze nie macie zasubskrybowanego mojego kanału na YouTubie, to jest najlepszy moment. Będą tam się pojawiać bardzo wartościowe treści. Tacy wspaniali goście jak Łukasz. Łukasza na pewno kanał już macie zasubskrybowany. Bo jeżeli jesteście w biznesie, to jest konieczność, to jest jak po prostu elementarz. No i słuchajcie, zapraszamy Was serdecznie na konferencję. Tam będziemy z Wami przez cały dzień. Później będziemy w trakcie bankietu. Będziecie mogli też, trzeba będzie oczywiście się mocno postarać, żeby się dopchać do Łukasza, ale będziecie mogli z naszym gościem osobiście porozmawiać. Także myślę, że naprawdę warto i też oczywiście dla uczestników dzisiejszego spotkania mamy standardowo kod rabatowy 10% na bilety, także kod to ostatnia szansa, także serdecznie Was zapraszamy. To wydarzenie to jest absolutne must have dla każdego, kto chce zacząć działać na rynku nieruchomości albo już działa i chce wyjść na wyższy poziom. Natomiast jeszcze na koniec, Łukasz, powiedz o swoim wydarzeniu i o tych eventach, które ty organizujesz, bo ja jestem pod dużym wrażeniem, co tam się dzieje. No to jeszcze, to właśnie to powiedziałem, że trochę robiąc wywiad, to tylko ktoś przychodzi, się jest zestresowany i nie ma tego kontaktu, więc uznałem, że fajnie, żeby zrobić taką rodzinę, ja to nazywam biznes misji, która się spotyka, może właśnie spędzić sam czasu, to są takie imprezy 3-4-dniowe zazwyczaj, teraz była 3-dniowa, ale przedłużyła się do 5 dni nawet niektórym, bo zostali, ale w skrócie no to są imprezy, ja kocham Sądecczyznę, stamtąd pochodzę właśnie w tych rejonach górskich, gdzie teraz najbliższa w marcu, 3-6 marca będzie w hotelu założyciela Fakro i będzie razem z założycielem Fakro, Richardem Florkiem. Będzie kilku takich gości topowych z Sądecczyzny, przedsiębiorców z listy 100 najbogatszych. Będą, nie chcę nawet mówić, jak te goście, ale bo to jest niespodzianka. Niektórzy to nawet sami powiedzieli, żebym nie mówił, kto będzie i będzie dopiero jak będzie na miejscu. Zrobimy niespodziankę, ale teraz mogę powiedzieć o tej wchronie. Mieliśmy Andrzeja Wiśniowskiego, mieliśmy od Bram Wiśniowski, właściciel hotelu Heron Life Hotel, który jest nad Jeziorem Rzeszowskim i w tym hotelu mieliśmy totalnie cały hotel wynajęty i w tym miejscu mieliśmy konferencję, mieliśmy Barbarę Del Miller, to jest firma Batim, kobieta, która ma 550 tirów i w ogóle historia, niebawem usłyszycie na biznes misji, bo tą historię trzeba usłyszeć, to jest kobieta, która, w skrócie mogę powiedzieć, bo to jest fascynujące, kobieta, która miała męża milionera, który powiedział, że ma nic nie robić i siedzieć w domu i wydawać pieniądze. I jakbyś mając ducha przedsiębiorczego, mąż był Amerykaninem, wyjechała do Polski z powrotem, gdzie pochodziła, czyli na Sądecczyźnie, nie wzięła nic, mogła wziąć duży majątek, nawet złotówki nie wzięła, otworzyła firmę transportową, zaczynała od jednego tira, dzisiaj ma 550, jest przedstawicielem Volvo Trucka, kobieta, zrobiła 550 tirów, więc jakby otworzyła, nie wiem, salon spa, to już by był sukces, żeby go utrzymać za jakieś pieniądze, ale rozwinąć firmę transportową na 550 tirów i być jedną z najbogatszych Polek, to już jest szacun, więc takie osobliwości był Bartosz Ostałowski, mistrz driftingu, który stracił ręce w wypadku i pobił rekord Guinnessa, jest mistrzem w
jeździe samochodem z normalnymi osobowości, z normalnymi uczestnikami. Marek Kamiński, podróżnik, z którym była rozgrzewka, właśnie Ryszard Florek, firma The Transport, Jan Załupski, też ogromna firma, firma Cechini, Odwody Cechini, założyciele, kilka sądeckich jak Positive Ways, więc naprawdę tych gości jest mnóstwo i to jest około 150-160 osób, bo tyle się mieści w hotelu, nie ma więcej, nie ma limitu, nie da się naciągnąć, nie da się powiększyć, nie da się w namiocie spać. Teraz będzie w górach wyjazd na termy, mamy całe termy, mamy tor staneczkowy unikalny w Europie, który właśnie założył i stworzył założyciel Fakro i mamy kilka takich fajnych debat i takiego czasu razem, bo to jest najważniejsze, to co mówiłem, że wtedy po takim wyjeździe te osoby wszyscy z wszystkimi się znają, mają kontakty, mają telefony, mogą się spotykać. Ja do dzisiaj jest miesiąc po imprezie i dopiero dochodzę do siebie, codziennie ktoś się chce spotykać. Ja nie wiem jak powiedzieć, żeby się nie spotykał, bo chciałbym, ale nie chcę kogoś urazić, bo później powie nie ma, ale po prostu cały czas ktoś przyjeżdża, to jest bardzo miłe. Już weekendy planują, mamy gdzieś jechać na wspólne, nawet do Ciechocinka mam zaproszenie i skorzystam, tylko jeszcze nie wiem jak powiedzieć kiedy, bo po prostu trzeba mieć też czas na rodzinę i swoje rzeczy, ale to jest przemiłe i to tak, tak właśnie działa taka moc takiej rodziny, więc to tak w skrócie myślę, że no zobaczysz, bo będziesz po raz pierwszy, a jest trzecia edycja, nie wiem kiedy skończy się, bo to jest stres, na razie i chcę być z ludźmi, robimy, więc zapraszam też. Także słuchajcie, no, mnie jako gościa już Łukasza znacie. Łukasz będzie gościem u mnie na konferencji. No i co? I pozostaje nam was zaprosić do spotkań na żywo. Także wpadajcie koniecznie na naszą konferencję już 14 października. Łapcie kod, tam porozmawiamy sobie na żywo, a później spędzimy fajnie czas podczas gali i na bankiecie. Łukasz, ja bardzo serdecznie ci dziękuję za te cenne rady. Ja sama naprawdę dużo wzięłam z tego. Wiem też, że na pewno nasi widzowie też bardzo skorzystali. No i co? Czekamy na więcej, także bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Tak, i widzimy się w Warszawie 14 października, Intercontinental. Łukasz, i będzie więcej. Tam będzie na pewno więcej. Także słuchajcie, życzymy wam spokojnego wieczoru i co? Do zobaczenia. Łukasz, bardzo dziękuję. Do zobaczenia też. Trzymajcie się wszyscy. Wszystkiego dobrego i dziękuję Ela za zaproszenie. No i widzimy się niebawem. Tak jest. Pa. Cześć.